Jak poinformował burmistrz Pionek, Robert Kowalczyk, od dzisiaj do 15 marca zamknięte zostają publiczne placówki w tym mieście. Chodzi o publiczne przedszkole numer 1, żłobek miejski Wesoły Pajacyk oraz basen miejski Delfin. Powodem jest podejrzenie obecności koronawirusa u jednego z mieszkańców Pionek. Mężczyzna, który niedawno wrócił z zagranicy, przebywa obecnie na obserwacji w radomskim szpitalu specjalistycznym. Jak się dowiedzieliśmy, przedszkole i żłobek zostały zamknięte, ponieważ pracowała w nich żona chorego mężczyzny. Kobieta przebywa obecnie w kwarantannie domowej. W trakcie pisania tego komunikatu zapadła rządowa decyzja, która nakazuje zamknięcie wszystkich placówek oświatowych oraz muzeów, centrów kultury i kin od jutra, to jest czwartku 12 marca. Główny inspektor sanitarny zaleca, aby w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów grypopodobnych, takich jak gorączka, kaszel i problemy z oddychaniem, niezwłocznie zgłosić się telefonicznie i zawiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną pod numerem 690-122-050 lub 508-562-676.